Ostatnio w Akademii wydarzyło się naprawdę wiele. Zapewne spodziewacie się, że poruszę tu rewelacje związane z dubbing, ale filmik ten będzie dotyczył wszystkich zaskakujących wydarzeń z ostatnich kilku tygodni. Złoczyńca będzie tylko jednym z nich. Zaczynajmy. Teoria na temat tego, że Dabi to w rzeczywistości Toya Todoroki, była powszechnie znana. Poszlak o tym świadczących było tak dużo, że znaczna część fanów wręcz oczekiwała potwierdzenia ich hipotezy. Dlatego moment, w którym Dabi w końcu ujawnił swoją prawdziwą tożsamość, prawie nikogo nie zaskoczył. Ale twórca mangi, Kohei Horikoshi, zrobił coś, za co pragnę go skomplementować. Zamiast trzymać się wcześniej wytyczonego scenariusza, gdzie autor intrygi zrzuca swoją pelerynę i krzyczy: "To byłem ja!", mangaka zafundował nam istny maraton plot twistów. Najlepszym według mnie jest... Przepraszam, nie widział pan może Tomusia? Jeśli pyta pan o Tomurę, to stoi tam. O, Tomusiu, chodź do dziadka na kolanka! No właśnie, ta informacja była dla mnie szokiem. Rewelacja, że Gran Torino jest w rzeczywistości dziadkiem Shigarakiego, niemal zwaliła mnie z nóg. Jednak tym, co mi najbardziej zaimponowało, był sposób, w jaki przekazano tę informację. Nie włożono tu kawy na ławę, nie było typowego dla innych mang: "O, patrz tu, czytelniku, o tu, tu, to jest bardzo ważny fragment, który wyłożę ci łopatologicznie". Nie, nie było czegoś takiego. Kohei pozostawił sporo niedopowiedzeń, wierząc w inteligencję swoich czytelników. Nie powiem, połechtało mnie to. Ale żeby tylko na tym się skończyło. Wybuch furii u Midorii, poważne obrażenia Bakugo, zapowiedź rozwoju postaci Himiko, czy w końcu ponowne pojawienie się Nany. To wszystko wydarzyło się jeszcze przed tym, jak Dabi zdradził swoją tożsamość, a jak się później okazało, nie był to koniec niespodzianek. Powrót Best Jinsta, a zaledwie rozdział później wparowanie na scenę Mirio wywołało u mnie euforię i opad szczeny. Ale przez te wszystkie ostre zakręty na torach fabuły, wiele osób nie zauważyło pewnych nowych tropów, które Horikoshi nam podsunął. Po tym jak Toya ujawnił się przed ojcem, zaserwowano nam krótkie flashbacki z jego dzieciństwa. Flashbacki, gdzie jego relacje z ojcem były bardzo dobre. Gdzie z uśmiechem na ustach uczył się od Enjiego nowych technik używania płomieni. Jest to kompletnym zaprzeczeniem tego, co wiedzieliśmy do tej pory. Dodatkowo, dowiadomy się, że po pożarze, w którym Toya rzekomo zginął, Endeavor rozpaczliwie szukał swojego syna. Poddał się dopiero w momencie odnalezienia szczątków, które miały należeć do Toi. Nagle okazuje się, że Dabi nie miał praktycznie żadnych przyczyn, aby stać się złoczyńcą. Dlaczego więc stał się tym, kim się stał? Moim zdaniem, w tym miejscu mangaka podaje nam nowe wskazówki i równocześnie rzuca nam nowe, znacznie trudniejsze wyzwanie. Flashbacki zawierają akurat fragment, kiedy Endeavor zauważa, że włosy jego syna zaczynają zmieniać kolor. Dlaczego Kohei wybrał właśnie takie wspomnienie? Przypadek? Biorąc pod uwagę jego dotychczasową pracę, śmiem wątpić. Poza tym, podczas walki z Shoto, Toya otwarcie mówił, że postradał zmysły. Zachęcał również swojego brata, aby go zabił. Niby nic wielkiego, ale... Przypomnijcie sobie, że Dabi już wcześniej zwracał się do członków swojej rodziny po imieniu. Nie wydaje się wam, że mogło to być wołanie: "Tato, bracie, to ja, robię coś, czego nie chcę robić, proszę, rozpoznajcie mnie"? Jak myślicie, czy młody Todoroki rzeczywiście może być przez kogoś sterowany? A jeśli nie, to jakie znaczenie miały zaprezentowane wspomnienia? Czekam na wasze teorie i komentarze. Mile widziane również, jeśli klikniecie łapkę w górę. Do następnego razu.